Witam Was, Pyszek z tej strony. Jak zawsze Paraguay Live. Jak zawsze serdeczne pozdrowienia z Paraguay. Dzisiaj dawno obiecana yerba mate po paragwajsku. A więc tych z Was, którzy są zainteresowani, zapraszam na film. Pogoda no niby fajna, ale wiatr jest. Wiatr jest, także sądzę, że to nam za dużo nie przeszkodzi, ale pszt. Wiatr wieje, więc może być trochę problem z głosem, ale jak Wam obiecałem. Więc jak się pije yerba mate? Po paragwajsku, na paragwajskiej wsi. To jest najważniejsze. O, widzicie jak wieje? Także idziemy, chodźcie ze mną. O, tu przygotujemy ogień. Jak wieje, będzie. Ten czajnik. Pawa. Pawa. To na razie podgrzewamy wodę. W prawdziwym drewnie. Tu, a teraz idziemy po najważniejsze, po zioła. Niandurupa. Sierżonka piize llamanguarani. Dlaczego niandurupa to znaczy gniazdo strusia? Trochę podobne. Także do wyboru, do koloru świeże zioła na yerba mate. Niandurupa. Como se llama? Salvia. Salvia. Wracamy do domku. Mamy wszystkie zioła. No i te zioła wrzucamy, o, widzicie, do drugiego czajniczka, o, widzicie, można, o, tam. Ponieważ widzicie, o, takie maszynki jeszcze niektórzy z Was znają, widzicie, po prostu tutaj się przenieśliśmy, żeby szybciej się woda zagotowała, bo na dworze jest duży wiatr. Także całkiem prosto to idzie. Teraz sypujemy yerbę. I to się nazywa ta igła. Ten kolega, co tak krzyczy tutaj, o. Nie? Chodź Tyson. Tyson, Tyson. Ta igła. I teraz czekamy, aż woda się dokończy. Zagrzeje. Tu, zagotowało się. I teraz to bierzemy. O. Zalewamy i pijemy. No i tu jesteśmy. Widzicie, tak to wygląda. Światło trochę słabe, no ale wiatr jest, ale nic nie można specjalnie dla Was nagrywać. Haku, o, haku, czyli gorące po guarani. Haku, o. Jest alergia. Czyli do końca trzeba pić, czerpać i tak to jest bardzo dobre. O. I teraz tutaj mamy w środku, o, a ver, w środku są zioła. Tak więc dalej pijemy, wiatr wszystko porządne, ale tak to jest nieraz w czerwcu. Zupełnie spokojnie, na luzie, bez żadnych termometrów, bez żadnych ekstra przyrządów, widzicie, można to całkiem fajnie sobie zorganizować i w prosty sposób. Super smakuje. Co jeszcze jest ważne, na przykład nikt się nie pyta, czy chcesz jeszcze się napić, a jeszcze będziesz pił. Nie. Po prostu jak się nie chce, się pije do końca i mówi się gracias. Jak się mówi gracias, to znaczy, że już
nie chcemy więcej pić, sprawa jest załatwiona. Nikt cię 2, 3, 4 czy 5 razy nie pyta, czy dalej chcesz pić. Okej, na razie, trzymajcie się. Już z powrotem u nas w domu, z małej wycieczki wróciliśmy. Sądzę, że trochę wam mogłem przybliżyć, jak pije się yerba mate w Paragwaju na wsi. To jest ważne, bo powiedzmy sobie, facet ma 75-6 lat, więc to jest jeszcze, że tak powiem, ta stara szkoła picia yerba mate w Paragwaju. Nie tak jak ci młodzi już to robią, z czajniczku podgrzewane, wszystko elektryczne. Nie, nie, to jeszcze tak jak kiedyś wszystko się robiło, że tak powiem, na drewnie, piecyk rozpala się. Fajna sprawa, trochę sentymentalna, uważam, że to jest fajne. Więc jak wam się podobało, lajki w górę, subskrybujcie kanał. Jak macie związane z tym pytania, oczywiście proszę jak zawsze w komentarzach, zobaczcie jak wieje. Także przepraszam was za niedogodności. Pies szczekał, ale nie będę tego wycinał, bo to jest właśnie to normalne życie, które chciałem wam pokazać. Ok, trzymajcie się, do następnego wideo.